będzie Włodzimierz Szaranowicz. Rozpoczęli. Misimowicz. Uderzenie w stronę bramki. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Gra będzie wznawiana od bramki. W ostatniej chwili przejęli. Ależ podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Misimowicz. Dobre podanie. No strzela! Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Dobrze próbował, ale stracił. O, udało mu się ładnie podać. Efektowne to zagranie piętą. No, ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Renata Augusto. Piłka wzdłuż linii bocznej. O, ładnie to zrobił. Zdecydował się na strzał, ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Paulinho. Pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Świetna akcja w obronie. Misimowicz. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Kapitalne zagranie. Pytanie, gdzie jest obrona? Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. No, błąd, strata. Renata Augusto. Piłka na skrzydło do Daniego Alvesa. Paulinho. Marcelo. Renata Augusto. Pięknie podał. Kapitalne zagranie. Słupek! Piłka wraca do gry.
przekazał piłkę partnerowi. Kto pierwszy dopadnie do piłki? A, poprzeczka! Piłka nadal w grze. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Po tej pierwszej połowie, nie wiem czy się zgodzisz, można by powiedzieć, że mamy dwie niemal identyczne drużyny. Żadna nie ma choćby skromnej przewagi. Potwierdzają to statystyki, na które proponuję spojrzeć. Paulinho. Renato Augusto. Świetnie zagrał. Rewelacyjnie dośrodkował. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Aj, teraz strata. Dobrze podał. Przejęli piłkę. Piłkę przejmują rywale. Augusto. Filipe Coutinho. To jeden z najlepszych napastników na świecie. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Długo rozgrywają piłkę. Strzela! Pewnie wyłapuje piłkę. Przeciwnicy przejęli. Neymar. Piłkę. Paulinho. Renato Augusto. Paulinho. Filipe Coutinho. Podanie. Piękne podanie. To może być bramka. I mamy gola, proszę Państwa. Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Misimović. Groźnie, ale zdążyli na czas. Czy to wykorzysta? Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Ryzykownie, ale udanie. Augusto. Ładnie wymieniają podania. Przeciwnicy przejmują piłkę. Neymar. Seria pięknych podań. Piłka w pole karne! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ach, wmieszał się w to arbiter przypadkiem. Piłka trafia w arbitra. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szat. Bardzo udanie zablokował ten strzał. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo.
Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.